zmiłuj się. Podobnie dzisiaj się powtarza.
patrzę na Ciebie i z jakąś czułością opiekuję się Tobą z troską większą niż ta, którą matka otacza dziecko. Policzyłem każdy głos na Twojej głowie, prowadziłem na każdym kroku. Gdziekolwiek pójdziesz, ja pójdę z Tobą, a gdziekolwiek będziesz odpoczywał, ja będę nad Tobą czuwał. Dam Ci pożywienie, które zaspokoi każdy Twój głód i napoje, które ukażą każde Twoje pragnienie. Nie ukryję przed Tobą swojej twarzy. Wiesz, że jestem Twój, tak jak ja jesteś Twój. Należy do Ciebie. I jak lepiej powtarzają się słowa. Nie lękaj się. Jestem z Tobą. Nie martw się. Jestem Twoim Bogiem. Umacniam Cię. Pomagam Cię. Ochraniam Cię moją niezwyciężoną ręką. I wszystko to dokonuje się w wolności. Bóg nie przymusza. A nasza wolność niestety nie zawsze jest dobrze ukierunkowana. Niejednokrotnie bardziej kochamy siebie niż Boga. Dlatego odwracamy się, odchodzimy od naszego Ojca. Bóg w żaden sposób nas nie przymusza. Wystarczy popatrzeć na życie Maryi. Bóg przygotował swoją łaską najpiękniej jak mógł do naszej ludzkiej Tatry Maryi, aby przygotować jej serce, jej ciało, jej życie na przyjęcie Syna Bożego. Ale kiedy przychodzi ten decydujący moment, to Bóg posyła anioła do Maryi i mówi tak, czy chcesz? Czy zgadzasz się? Maria jeszcze tak, można powiedzieć, po prostu się waha. Nie znam męża, czyli nie jestem jeszcze za mężem. Jak to się stanie? Dla Boga nie ma nic niewinnego. Oto ja służę za nas. Niech mi się stanie według Twojego słowa. I wolność człowieka w żadnym wypadku, w żadnej sytuacji nie jest ograniczona. Dlaczego więc doświadczamy takich trudności? Dlatego, że odchodzimy od Boga, odwracamy się, wchodzimy w sytuację grzechu, wchodzimy w sytuację śmierci, ciemności i tam się ubijemy. W tych naszych ludzkich egoizmie, w tych naszych ludzkich słabościach, tu się ubijemy. Tu doświadczamy naszej ograniczoności i naszej często bezradności. A Bóg? Bóg ciągle nas szuka. Ciągle poszukuje człowieka. Zobaczmy, jak robi to też w bardzo sposób delikatny, z czułością tatusia. Najpierw wyrzuty sumienia. Cichy, niezwykle cichy, ale jakże mocny głos. Dzieje w głębinach naszego umysłu, naszego serca, naszego życia. Niejednokrotnie posyła nam ludzi, którzy nas upominają, zwracają nam uwagę, podpowiadają nam. Jakże często, kiedy ktoś zwróci nam uwagę, my się obrażamy. Reagujemy nerwami, bo to dotyka naszego egoizmu, naszej pychy. Niejednokrotnie Bóg próbuje przyjść do nas, pochylić się nad naszym ludzkim losem przez konkretne wydarzenie. Ot chociażby ta pandemia cała. Jeszcze w styczniu, w lutym już niektórzy planowali wyjazdy na wakacje, już planowali jakieś inwestycje, budowy, rozwój. Byli tak pewni siebie, że wszystko już było poukładane. I nagle przyszło w jednym momencie zamknięcie, bo niewidoczny, niewidziany dla oka wirus. I okazuje się, że człowiek jest bezradny. Czy do końca bezradny? Nie. Jeżeli będziemy liczyć się tylko na siebie, na swoje siły, tak, będziemy bezradni. Jeżeli otworzymy się na Boga, to co Bóg, co anioł mówi do Maryi,
Panie Boże, ja mam gotowe rozwiązanie. Zobacz, jest problem. Jest taka trudna sytuacja. Najlepiej to byłoby rozwiązać na tak? Tak. A Pan wciąż mówi, ja Ciebie kocham. Jestem gotowy dla Ciebie zrobić wszystko. Ale to, co proponujesz, czy to jest najlepsze? Warto więc wciąż odkopywać obraz Boga, który mamy zapisany na kartach Ewangelii, Pisma Świętego, bo w nas obudzuje pewne tam zapisane takie elementy tylko z dzieciństwa apostołów. Bardzo często ludzie przenoszą wizję Boga z tego, jakie mają doświadczenie ze swojego, od swojego ojca. Z drugiej strony, uczestnicząc w katechezie, zapisujemy pewne elementy, mniej lub bardziej mocno, które nam się podają w pewien obraz, albo obrazy. Ale kiedy uczymy się w kiedy zaczynamy być doświadczeni życiem, okazuje się, że te elementy nie przystają do rzeczywistości. I dlatego, kiedy nie sięgniemy po zapis Bożego Słowa, kiedy tego Bożego Słowa nie zasiniemy w naszym sercu, nie przetrawimy tego Słowa w naszym życiu, te elementy z dzieciństwa, z pamięci się kruszą, gubią się. I dlatego wielu ludzi dzisiaj niby nazywa się katolikami. Tak naprawdę są pogani. Bo tak do końca nie wiedzą, w jakiego Boga wierzą, któremu Bogu oddają hołd. Więc budują swoje wyobrażenie, jakże często niedoskonałe, a wręcz często pogańskie. To jest mój Bóg. Tak mówi dzisiejszy świat. Wystarczy posłuchać niektórych celebrytów, niektórych bohaterów pierwszych stron gazet. To się włos zjeży, co oni myślają. Dlatego głęboka zachęta i głęboka podpowiedź czytać Ewangelię. Napełniać swoje serce swoją wiarą Bożym Słowem. Bo inaczej się pogubimy. Bo inaczej ten dzisiejszy otaczający nas świat, używając przewrotnie nawet pięknych słów, może zacząć nam ciemność w życiu, w sercu, na drodze wiary. Może zacząć nam ciemność. Bóg pragnie naszego zbawienia. Bóg pragnie naszej bliskości. Chce nas przytulić do siebie, tak jak matka przytula dziecko do swojego serca. Chce nam dać całego siebie. Nie kawałeczka, ale całego siebie. Zobaczcie, gdy człowiek jest w potrzebie, szuka pomocy. Czy znajdzie się ktoś taki, kto da nam całego siebie? Jak jest bogaty, da nam to 5 tysięcy, może 50 tysięcy. Ale przecież nie odda całego swojego majątku. Nie odda swojego domu, swojego samochodu, swojego życia. A Bóg gotowy jest dać człowiekowi, każdemu z nas, całego siebie. Tak jak tylko ja bym był na tym świecie. Tak jakby każdy z nas był tylko na tym świecie. Gotowy jest Pan oddać całego siebie. Bo naprawdę nas kocha. Z taką małczyną, ojcowską czułością. Gotowy jest, byśmy żyli. Byśmy mogli żyć. I warto sobie to uświadomić, kiedy przybliżamy się do tych świąt Bożego Narodzenia. Pewnego dnia jeden z aniołów, który był malarzem, postanowił namalować portret Boga, wiedząc, że będzie to najtrudniejszy zadanie. Bóg jest przecież niczym nieogarniony. Jak więc można wyrazić go w jednym obrazie? Anioł postanowił zrobić kilka szkiców. Nie miał jednak.
pomysłu na przedstawienie tego, którego zamierzał sportretować. Pracował intensywnie. Kartka po kartce tworzył rysunki, oddające na które mowa. Co rusz przychodziły mu do głowy nowe pomysły i pracownia wypełniała się setkami szybców. Pewnego dnia, starając się je uporządkować, nie zauważył, że okno w pracowni było otwarte. Wiatr w szartowniś wywiał setki karty przez okno. Co za nieszczęście! Wszystkie moje rysunki! Westchnął zrezygnowany. Szkice spadały wszędzie. Duża ich ilość trafiła również na ziemię. Kiedy ludzie je znaleźli, patrzyli na nie z uwagą, analizowali je i byli szczęśliwi, że wreszcie odkryli, jak wygląda Bóg. Następnie zaczęli interpretować rysunki. Bóg jest jak słońce, zauważyła jedna z osób. Nie, Bóg jest silny jak byk, mówił rysownik. Każdy był przekonany, że znalazł jedyny prawdziwy obraz Boga. Od tego momentu zaczęły się spory. Bóg bardzo się zasmucił z tego powodu i postanowił coś z tym zrobić. Pójdę do nich osobiście. Będą mogli mnie zobaczyć, dotknąć i posłuchać. Jak postanowił, tak też uczynił. Narodził się jako dzieciątko pośród ludzi i przybrał imię Jeszua, Jezus. Bóg zbawia. Dlatego dzisiaj wszyscy mogą łatwo poznać Boga, ponieważ wystarczy poznać Jezusa. Bóg nas kocha. Bezgraniczny. Bezwarunkowy. Bez końca. Bóg nas kocha. Jest naprawdę dla nas ojcem i przyjacielem. Tylko wciąż trzeba odkopywać tą rzeczywistość Bożej miłości. Bo nasza codzienność, tysiące problemów, tysiące fałszywych nauczycieli tego świata przysypują je popiołem fałszywych słów, fałszywych wizji, nieprzemyślanych decyzji. Bóg nas naprawdę kocha, bo jest miłością. Ciebie prosimy, Jezu, daj nas, Panie, się zarzutować.
do oglądania Twojej światłości.
Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i nam daj udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem Jałowieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie. Abyśmy z nimi wyśmiali Cię przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna, jako Zbawiciela, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my
czego chcemy, dobre, doczesne, miłować i wierzyć przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy, moi drodzy, na chwileczkę. Chciałbym przypomnieć, że do odebrania, do rozniesienia są jeszcze opłatki pod samą górę, pod samą sanatorium i klatek. Jeśli jest ktoś z Was tutaj obecny, albo zna osobę, która jest radną, proszę przekazać, te opłatki są w sakrystii. Przypominam, że do bycia są jeszcze kalendarze na rynek. W cenie 6 zł również zapraszam do sakrystii. My to sobie rekolekcje, wydaje mi się, przypominają taką sytuację. Otóż kiedy jesteśmy w domu, kiedy patrzymy przez okno, widzimy piękny świat. Wszyscy stwierdzamy, że ten obraz, który widzimy, jest prawdziwy. Ale panie, szczególnie panie, dobrze wiedzą, że okna się brudzą. Że z czasem, z miesiąca na miesiąc, kiedy patrzymy przez okno na świat, ten obraz jest troszeczkę zamazany. A gdyby tak rzeczywiście parę lat nie być okiem, to można by było dojść do wniosku w pewnym momencie, że ten świat nie istnieje na zewnątrz, bo my go nie widzimy. Bo tak jest już okno brudne, że nic nie widzi. I właśnie rekolekcje są po to, żeby ten okna umyć. Żebyśmy mogli ten świat na nowo zobaczyć. Ten świat, który znamy, coś, co jest oczywiste. Dlatego się ten panie z wielkim zasłuchaniem słuchałem księdza Jacka, który właśnie przypomniał nam o tym, o tej podstawowej prawdzie, że naprawdę Bóg nas kocha, ale to zobowiązuje. Zobowiązuje nas również do tego, jeśli naszego Ojca na świat. Nie możemy być bierni. Mamy, ksiądz Jacek trochę mówił, nie czekać, ale oczekiwać aktywnie. I do czego zmierzam? Nie mówię do wielu kazania, bo Boże, bo naprawdę jestem zbudowany kazaniami księdza Jacka i tymi rekolekcjami, że w domu różny jest. Czasami rzeczywiście padają zbyt mocne słowa, ostre słowa, raniące słowa. Jak wszyscy potrzebujemy dobrych słów. Jak to wspaniale, kiedy mąż mówi do żony dobre, ciepłe słowa, a żona do męża. Jak to dobrze, że w Kościele słyszymy te dobre słowa, które budują, które umacniają, to słuchając telewizję, różne wypowiedzi, rzeczywiście to wszystkich nas to rani, rozwija. Jak to dobrze, że jest Kościół. To dobrze jest to miejsce, przychodzimy tutaj przeżyć te nasze duchowe szyby, żeby zobaczyć, jaki jest nasz Ojciec, jak bardzo nas kocha, jak bardzo nas zachęca, żebyśmy go w tym naśladowali. I to jest to adwentowe zadanie, jest to oczekiwanie aktywne, żebyśmy się starali najpierw w swoim domu rzeczywiście miłość Pana Boga naśladować. Bóg zapłaci za tę obecność, tak przy okazji.